Witaj na kanale Krychu Gotuje. W dzisiejszym odcinku przygotuję zrazy wołowe. Rozpoczynam od rozbicia mięsa i doprawienia go kminkiem oraz owocami jałowca. Zrazy smaruję musztardą oraz obsypuję pieprzem oraz solą. Dodaję pokrojoną w piórka cebulę oraz ogórek kiszony. Formuję zrazy, następnie obtaczam je w mące. Wrzucam na dobrze rozgrzany olej. Gdy dobrze się zarumienią, przekładam je do wody. Przykrywam i duszę na wolnym ogniu. Na patelnię dodaję cebulę oraz grzyby, wykorzystując olej, który pozostał ze smażenia zrazów. Gdy cebula się zarumieni, całość przekładam do zrazów. Wszystko razem duszę pod przykryciem do czasu, aż zrazy będą miękkie. Zrazy doskonale komponują się z ziemniakami oraz kiszonymi ogórkami. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Tymczasem zapraszam Cię do kolejnego przepisu na wołowinę, w którym zobaczysz tradycyjny gulasz wołowy. Pamiętaj również o blogu blog.krychugotuje.pl.